Cześć, Urgot z tej strony. Jakiś czas temu chwaliłem wam się moim autorskim utworem. Dzisiaj pojawił się do niego klip, także zapraszam do linku w opisie, gdzie znajdziecie ów klip i jego słuchania, oglądania i jego oglądania też odcinka. Hej! Powiem ci, Kuba, że się nawet cieszę, że odpuściłeś kanał Hodo, bo teraz nie muszę się z nikim umawiać, który jest materiał czyj, tylko po prostu biorę kurwa wszystko. No i to prawda. No. A teraz boję się cokolwiek melodycznie mówić na odcinkach, bo potem będzie zrobiłem utwór z odcinków Kliniki. W ogóle tak doszedłem do wniosku, że w rosterze League of Legends brakuje postaci, która byłaby takim trochę jakby Jamesem Bondem, że to jest niby jakiś zwykły ziomeczek, ale rzuca jakieś takie rzeczy, jakieś w ogóle ma takie gadżety i ten, takie... Taki inspektor gadżet. Tak? O właśnie, też. Ale w ogóle... No coś... W sumie tak, on trochę bardziej magiczny jest. Ale chodzi mi takie, żeby to było takie hextekowe rzeczy, a nie takie magiczne. Nie wiem, jak to określić ładnie. A Jace? O, Jace, no w sumie to Jace jest takim trochę 007. Robić takie implanty w przyszłości, jak powiedzmy, ale inspektor gadżet, to im wyobraźcie sobie, że tak się wam otwiera palec i otwieracz do piwa wychodzi. Przecież tu... Myślę, że byłyby też inne opcje, typu dalej, chuj gadżeta. Nie! No ale w ogóle... mają Konona w tym. Kogo mają? Konona. Christophera Konona. Tak było. Krzysztof Kononowicz, on miał na imię? Ej, o to chodzi, kurwa, rzeczywiście. No, o to chodzi. Boże, ja musiałem tu położyć kropki do... Jezus. W ogóle ostatnio nadrabiałem Jamesa Bondy, te takie z lat 70. są takie dojebane po prostu filmy. Film się jeden zaczyna od tego, jak James Bond leży w jakiejś chatce na Alasce, czy tam w jakichś Alpach w górach, na niedźwiedziej skórze z jakąś laską gołą i nagle on dostaje wezwanie jakieś, nie? On się szybko ubiera, stoi w drzwiach, laska do niego. James, potrzebuję cię, zostań! On na nią patrzy i... Wielka Brytania też. I wychodzi. Po prostu tak, a potem się ściga z jakimiś typkami na nartach, strzelają do niego i on jedzie na urwisko, wyskakuje z tego urwiska, po czym otwiera spadochron i taka chamska flaga Wielkiej Brytanii na tym spadochronie. Ja bym chciał zobaczyć polską wersję, to było niesamowite. Ej, ale... jakiś koleś najebany z laską, wiesz, w takiej melinie. Telefon, co tam? Panie. Ten Jarosław Kaczyński go wzywa. Ziołek... I on wychodzi laska, zostań, jeszcze zostało trochę żuberka. Nie, Polska mnie potrzebuje i tak zagryza kiełbasę. Wychodzi. A w ogóle... Panie Patryku Vegetto, proszę to zrobić. Wbijam na to. Ja nie mam trzeciego. Nie interesuje mnie to. Kurde, ja tak nie wiem na 100% co ona robi. Dlaczego go nie przyciągnąłeś? No ja mam trzeciego. O kurde. O ty! Daj mu pusznąć. Masz trójkę? To weź, dawaj go, cim. Też kurde, dostanę jeszcze 80 groszy. No, oddałem za tego Kanona. No, chyba heca. Heca? Jest heca? To nie zła. Robimy trapa robimy. Ja robię rapa. Wrapa? Belo mordo, co tam chciałeś? Co u ciebie słychać? Co? No nie! Co? No nie, on to przeżyje! Co za donacja killa? W sumie jedyna prawilna donacja występuje wtedy, kiedy wpłacasz komuś pączki. Ale nie, w sumie donaty to nie są pączki, nie? Takie pączki obrączki. Nie, to że się rymuje, to jeszcze prawda. Ja. Bo jak się rymuje, to prawda. Jakby co jest bardziej tutaj przy mnie, jakbyś chciał... O, schodzi do ciebie, ty piasz, no. I on nie zauważy cię. Dobra, zauważył. Okej, dzięki za pomoc. Zestaw dobrego pacjenta. Like, merch, link w opisie, komentarz, subskrypcja i dzwoneczek, żebyśmy wiedzieli, że wam się podobało. No już, samo się nie kliknie. Oraz na koniec ciepłe podziękowanie dla wszystkich wspierających ten kanał. I dobra, ale tam jest ich dużo. Nie no to jest idealna ilość dla nas do zrobienia. Nie, i tam jest ich trzech, jeszcze heka. Dawaj. To idealna ilość. No dobra, to podrzucaj. Nie ma supporta. Prawda, ale wycofałeś. Ale chujówka. Ej, taka trójka low. Jeszcze to podrzucenie doskonałe. Bo byli we trzech. No myślałem, że heka jednak z nich poszedł. Jak to można być? O nie, koń! Tędy, 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 tędy. Kurwa, nie mogłem się ruszyć. Skąd ten koń tu był? Z dżungli. Podpierdalał Reda czy coś. Pewnie tak, a ja mu teraz podpierdolę Panteona. Bada bum, bąk, bąk. No, 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 no. Kurwa! Co on się poddał? Koluje! Na zewnątrz krzaka. O Jezus, nie mogę się za głośno śmiać, bo mi głowa boli. No to bardzo miłe. Musimy go rozśmieszać po prostu. Cześć, poproszę o ciszę, Bartek. No. Dobra, idziemy na nich. Ja idę też na nich, tutaj, cyk. Dobra, dawaj, zamykaj. Kurwa, nie mogę wejść, otwórz. Door stack! Darek, otwórz! Door stack! Co robimy, bo nie ma milionów. Baron, barana, chodźcie na barana. Idziemy barana. To jak oni przyjdą, to po prostu ich tutaj spikniemy. No oni się zajęli czym innym, robi barana. Ja tego nie tankuję, dziękuję bardzo. Jeszcze nie wiedzą. Teraz wiedzą, ale jest za późno. Wiedzą. Mówiłem? No i zajebiście. Jest wkryte. O kurwa. Ej kurde, co? Czwarte życie naraz. Jednocześnie w Why are you running? Który nie wykończył. Why are you running? A ja wszystkie strzelę. Kurde. Co? Switcheru! Właśnie... Nie wiem jak to mnie... Biedniak stoi pod tym taretem. Pa, ja go jeszcze zabiję! Pa! Bada bum! Kurwa, jak on jest tankowaty! On z 10 hitów przyjął. Dobry call był. Ej, Barona zdobyliśmy. Nie moja wina, że przejebaliśmy fajta. Dobra, tym razem będę w fajcie, co wy na to? Byłoby... super. To czy ja mam MF-kę? Tak. Nie, ty Hecarima. Hecarima? Keka? Koka. Kurde, no ten Hecarim pierdzielony mnie prawie łaszczuje. Ja nie mogę... Nie! No biegnie jak kuźwa, pojeb! No ten Hecarim no masakra z tym heką! Nic mu nie zadajemy! Może skupmy całą siłę uderzeniową na nim. Ale to wtedy MF-ka nas ultem rozkupi. Nie wiem, nie ma wyjścia, trzeba po prostu przegrać gierkę. I oni poszli na baron. Na baron? Czy mam tam tepać? Tepaj. Beka stepa. Beka stepa? Nie, nie robię. Beka stepa jest to jest temat. To my robimy, my robimy barona, Nie, nie, to jest głupie. Dobra, nic nie jest głupie, jeśli... Powiesz, że nie jest głupie. Jeśli się podrapiesz najpierw po dupie. Dla kogokolwiek. Tu gacie z drutu. O, dobra, dorwiemy MF-kę? Kurde no. O nie, przylas. Dobra, idę MF-kę robić. Kurwa, jeszcze ten fir! Co? Czemu ult mi się skastował? Chlast, chlast, no weź go, czemu, kurwa, nie no, uciek, pali się, koń się pali. Ej, przejebany z tej Hecarim, on tak gierkę robi. Ja zjebałem, bo użyłem ulta, myślałem, że MF-ką będę musiał. Basically gówno. Miałem go już na ten... Na gówno, actually. To jest taki film świąteczny, nie? No. Śmieszne, co nie? Zabawne, bo to takie nawiązanie do popkultury. Mhm. Takie jak trochę... Ten skurwysyn bije w chuj! Trochę... Nic mu nie zadaje! Trochę takie... Co to jest za... Kurwa, mówię cały czas, a ty... Co? Drzesz pizdę. Co? Nowy album w 2021. No patrz, Urgot. Nie dość, że mi z mida miniony kradnie, to jeszcze tobie dżunglę. To jest wszystko rodzinne. To jest tak jakbyś był w swoim domu rodzinnym i zjadł coś z lodówki, a matka przyszła... Co jesz moje jedzenie? Do roboty! Śmieciu. U was tak nie jest? Nie. Kurwa, czemu Zahir kebab jest zamknięty? Ten co sprawdzę. No, ja serio mówię o tym kepsie, no. On dzisiaj taki odkurzacz. A, bo mi Płock, kurwa, wyszukuje jako lokalizację. Mogą nie dowieść. Może być problem. Może być problem też taki, że właśnie się wyjebujemy jak dwa zwierzaki. Jak świeżaki. To ja idę backdorować, a ty trzymaj bazę, okej? Okay? No i co? Bartek, cofaj! Nie! Cofaj do chuja! Trzymaj się tam przy tym Nexusie. I chodzę teraz w ciągach, jak nie ma pod Nexus. Kurwa, wy tam gniecie. Dobra, to się cofam. Zabijaj tych wrogów. No nie, jak mi wykurwili nagle. Dobra, GG. No kurwa! Straszny taki koń. Nie mogę się ruszyć, nic. Straszny koń. Bartek, zapamiętaj sobie jego build na następną grę. I ewentualnie runy. To jest jakiś plan.